Cześć, tu Ernest! W dzisiejszym filmiku mam dla was kolejną porcję nowości ze świata Fortnite. Rzucimy okiem na nadchodzący event, zmiany na polu bitwy i nie tylko. Zaczynajmy! Tak jeszcze we wstępie dam znać, że wczoraj ruszyły wyzwania 10 tygodnia, co oznacza, że na wyspie pojawiły się nowiutkie monety. Koniecznie je zbierzcie, jeśli planujecie wbić wszystkie skiny z karnetu na maksa. Na sam początek FNCS. Słuchajcie, Fortnite dał znać, że turniej FNCS musiał zostać opóźniony o tydzień z powodu błędu, który powstrzymuje graczy przed możliwością wzięcia udziału w turniejach. To oczywiście oznacza, że te oto nagrody za oglądanie FNCS na Twitchu muszą poczekać do 14 lutego. W temacie gier turniejowych to poza tym błędem, niektórym osobom wyskoczyła też taka oto wiadomość. To ostrzeżenie dla graczy, którzy w jakiś sposób resetują swój wynik w jakimś turnieju. Na przykład zmieniając drużynę w turnieju Trio. Niestety jednak wielu osobom pojawiło się to niesłusznie, więc jeśli jesteś pewien, że nic takiego nie zrobiłeś, a taki błąd otrzymałeś, no to się nie ma czym przejmować. A jeśli jesteś tego winien, no to już masz ostrzeżenie. Swoją drogą to fakt, że twórcy gry przełożyli FNCS o tydzień z powodu błędu w ostatniej aktualizacji, podpowiada nam, że już w przyszłym tygodniu może wejść kolejna aktualizacja, taka duża, która przy okazji naprawi te błędy. Co do aktualizacji, to dodam, że FireMonkey dał znać, że te postacie, które przekażą nam walentynkowe wyzwanie 11 tygodnia, mają szansę zawitać na wyspę na swoje własne mini miejscówki. Ale dane związane z tymi dwoma postaciami są rzekomo niedokończone. Co oznacza, że w przyszłym tygodniu rzeczywiście może być aktualizacja, która te dane uzupełni. Same skiny tych postaci mogą już wejść do sklepu. Są gotowe, ale postacie nie. Więc jeśli twórcy gry nie porzucą tego pomysłu, to prawdopodobnie będzie update. W końcu po ostatniej aktualizacji w kolekcji pojawiły się dwa nowe miejsca. Postaci, które tylko dają wyzwania, nie pojawiają się w kolekcji, jak na przykład Czarna Pantera. Tutaj są tylko postacie, które są lub były na wyspie. Okej, pauza. Dzisiaj o 14 wyszedł mini update na konsole i pecety. Naprawiono błąd z dobieraniem graczy w turniejach, problemy ze stabilnością na PlayStation 5 i kilka innych drobnych niedociągnięć. W temacie walentynek mam jeszcze jedną informację. Poza tymi przedmiotami, jeszcze to malowanie będzie prawdopodobnie za darmo. Dalej w temacie niedokończonych rzeczy, to w szafce można wybrać drugi złoty styl do zbieraka gwiazdeczka, który pojawił się dzisiaj w sklepie. To prawdopodobnie pomyłka ze strony twórców gry, ale póki jest, korzystajcie. Osobiście wolę tą wersję od oryginalnej. Kto wie, może będzie również złoty skin Haze, do której ten zbierak należy. Okej, przechodzimy dalej. Na przestrzeni ostatnich dwóch dni zaszło również kilka zmian w rozgrywce. Wiecie już, że wraz z aktualizacją 15.30 twórcy Fortnite wyłączyli całe czarne i całe białe stroje superbohaterów. To prosta blokada. Gdy wybierzemy czarny na kolorze pierwszym, to już nie można go wybrać na kolorze drugim. I na odwrót. Okazało się jednak, że da się tę blokadę ominąć prostym manewrem. W tle teraz widać, jak to zrobić. To zajmuje dosłownie tylko kilka kliknięć i pozwala nam ustawić cały czarny lub biały strój. Mimo tego, że twórcy gry to w cudzysłowie wyłączyli. Tak to właśnie jest. Fortnite stara się coś naprawić, a przy okazji tworzy kolejny błąd, który tą poprawkę kompletnie psuje. To dalej działa i w zwykłych trybach można spotkać takie właśnie stroje. Sprawa wygląda inaczej w trybach areny i turniejach. Cały zestaw skinów superbohaterów został tam wyłączony z powodu tego błędu. Nie da się grać żadnym superbohaterem z tego zestawu. Po wejściu do gry z tym skinem zamieniacie się w Bambika. Widać, że Epic Games bierze to na poważnie i nie dziwię się. Problem niewidocznych superbohaterów był powodem do niepokoju przede wszystkim u graczy na konsolach, jako iż na dzień dzisiejszy nie da się tam wyłączyć cieni. W trybie polowania Mando za to zmieniono kilka statystyk. FireMonkey dał znać, że prawie wszystkie boty, czyli mieszkańcy wyspy w tym trybie, mają teraz o 50 punktów osłony mniej. Twórcy gry najwyraźniej zauważyli, że czasem zbyt ciężko było je pokonać. Ogólnie cieszy mnie to, że twórcy Fortnite wspominają o tych postaciach w pętli jako o mieszkańcach. To dobry znak dla mojego filmiku o fabule rozdziału pierwszego. Venomlix za to wstawił ciekawą znaćkę na temat turbo imprezy. Zauważył, że w ostatniej aktualizacji dodano obrazki promujące nadchodzące wydarzenie w trybie imprezy. Nie znamy żadnych szczegółów na temat tego wydarzenia, ale od jakiegoś czasu krążą plotki, że Travis Scott wróci do Fortnite. Jego własna zakładka sklepu została dodana do gry już kilka tygodni temu, jednak do dziś nie została aktywowana. Zakładki sklepu zazwyczaj wchodzą kilka godzin przed wejściem. Dodam, że w rodzinnym mieście Travisa, a dokładniej w Teksasie, ustalono 10 lutego za dzień Travisa Scotta, więc może coś na ten właśnie dzień się szykuje. Ostatni koncert w trybie imprezy był w czwartym sezonie pod koniec września. Przydałoby się jakoś to miejsce pobudzić. Dalej, pamiętacie wyciek Mixa na temat broni o nazwie kodowej TeenStack? Jakiś czas temu udostępnił on nagranie tego, jak funkcjonowałoby to dziwactwo. I ewidentnie ktoś z Epic Games albo się nudził, albo ta broń była niedokończona.
Okazało się, że ta broń ma jeszcze jeden atak. Zobaczcie sami. To już ma jakiś sens. Twórcy gry zdają się pracować nad mieszanką moździerza z nalotami, które kiedyś były w grze. W moim poprzednim filmiku na temat aktualizacji przekazałem wam kilka wycieków na temat nowego portalu. Na tle różnych podpowiedzi doszliśmy do wniosku, że jednym z nowych łowców może być ktoś z FNAF-a. W skrócie, w plikach gry pojawiło się kilka ciekawych informacji, które wskazują na to, że Foxy z serii gier FNAF będzie kolejnym łowcą w Fortnite. Mam tu na myśli nazwy kodowe skinów, a nawet dźwięki kroków, które są podobne do dźwięków kroków Foxy'ego z FNAF-a. Ponadto niektórzy porównują lokalizację nadchodzącego portalu do scenki z jednego z FNAF-ów. Słuchajcie, ponad to wszystko, sam twórca FNAF-a wczoraj na Reddicie dał znać, że na ten moment nie współpracuje ani z Fortnite, ani z Fall Guys? No to napisał Scott Cuffin, twórca serii gier FNAF. W komentarzach pod tym postem widziałem kilka wzmianek o tym, że Scott często jajcuje i specjalnie wkręca swoich fanów, ale widziałem też komentarze, że podobno nie robił tego od 3 lat. Poza tym, ostatnia taka oficjalna interakcja FNAF-a z Fortnite była w marcu zeszłego roku. Wtedy w plikach gry pojawił się zestaw o nazwie Special Delivery, na co ktoś, kto prowadzi jeden z oficjalnych kont FNAF, odpisał: czy ktoś wspominał o Special Delivery? To tylko taka mała ciekawostka. I tak to było prawie rok temu. Choć w sumie tyle czasu powstają specjalne skiny do Fortnite. Najpierw jest pomysł, później to trzeba uzgodnić, trochę papierologii, trzeba to jeszcze naszkicować itd., itd. W tym procesie jest wiele ruchomych elementów. No, ja teraz wam przekazuję tylko ciekawostki. Czy te skiny będą? Nie wiadomo. Nie mogę powiedzieć ani nie, ani tak. Jeśli FNAF rzeczywiście nie wejdzie do Fortnite, to te nazwy zestawów i skinów dalej stoją pod znakiem zapytania. Wkrótce poznamy więcej informacji na temat nowych portali, więc pozostaje nam tylko czekać te kilka dni. Dalej. Dzisiaj do sklepu zawitały skiny i emotki związane z NFL. Dla niewtajemniczonych, NFL to największa zawodowa liga futbolu amerykańskiego, a 7 lutego odbędą się 55. mistrzostwa, a Fortnite już od 2 lat współpracuje z NFL. Do tego aktywowano tryb na porządki NFL, gdzie walczy się w strojach 2 drużyn rywalizujących w tych mistrzostwach. Futbol amerykański nigdy jakoś szczególnie mnie nie wkręcił, jednak nieważne, czy interesujecie się tym czy nie, z tym małym wydarzeniem jest związane coś ciekawego dla każdego gracza Fortnite. Mianowicie, do 9 lutego będzie można zwiedzać wyjątkowe centrum turbokreatywnego. Z tego poziomu można rozpocząć grę w pełnej wersji tej mapy. Jest to stadion, na którym rozegra się tegoroczny finał NFL. Co ciekawe, znajdziemy tu kilka plakatów, które przedstawiają nowe postacie. Zobaczcie sami. Więc tak, muszę podkreślić, że nawiązują one do drużyn z ligi NFL. W niektórych przypadkach to maskotki, a inne plakaty po prostu nawiązują kolorystycznie. Mimo tego myślę, że jest tutaj coś nowego, co kiedyś może wejść do gry jako skin. Dlatego chciałem wam to pokazać. Warte uwagi jest to, że w 10 sezonie rozdziału 1 w pewnej miejscówce pojawiły się plakaty skinów, które weszły do gry 1,5 miesiąca później. Podobna sytuacja może mieć miejsce w tym przypadku. I to tyle, ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym!